Mimo tego, że Niemcy coraz częściej mówią o tym, że chcą poradzić sobie z problemem nielegalnych imigrantów, którzy no, nie za bardzo przyczyniają się do wkładu gospodarczego w ich piękny zachodni świat i kraj, no to jednak trwa w dalszym ciągu dość istotna cenzura, jeśli ktokolwiek powie o imigrantach źle. Nawet do tego stopnia, że jak możecie zobaczyć, program o rodzinie migrantów utrzymywanej z podatków Nie mamy ochoty pracować, wycofano. Ja się nazywam Maciej Porstawka, ze mną jest Ania. Dzień dobry. O co chodzi tutaj w ogóle? Co oni tam chcieli usuwać, wycofywać? No. Co? No, o co chodzi tutaj, że oni chcieli to wycofywać? Co, nie chcesz powiedzieć rzeczy niepoprawnych politycznie? No ja nie mogę mówić rzeczy niepoprawnych politycznie, bo później mnie zbanują. Znowu. Niemiecka telewizja RTL, znamy ją z Polski, bo przecież w Polsce była telewizja RTL bardzo długo, później zmieniła się na TVN7. Z kamerami odwiedziła rodzinę, niektórzy myślą, że to niemiecka, na niemiecką się zmieniła, nie, TVN jest amerykańskie. Odwiedziła rodzinę migrantów z Afganistanu, w ich domu w Niemczech. Towarzyszył im pracownik samorządowej instytucji do spraw integracji. Z materiału wynika, że państwo opłaca rodzinie 120-metrowe mieszkanie. O Jezus Maria, a ja nie jestem imigrantką w Niemczech? 120-metrowe mieszkanie w Niemczech. To nie jest to samo, co 120-metrowe mieszkanie w Polsce. To jest to samo, co 300-metrowe mieszkanie w Polsce, jeśli popatrzymy na kwoty. Płaci za naukę języka, przedszkole dla dzieci, a rodzice nie zamierzają pracować. Z wyliczeń wynika, że niemiecki podatnik płaci na tę rodzinę około 3200 euro miesięcznie. Na rodzinę imigrantów, którym nie chce się pracować, płacą 3200 euro miesięcznie. Jak głupi, to niech płacą. Ile to jest 3000? Ja się zastanawiam, za te 120 metrów, to ja nie wiem, czy ja sama nie pojadę. 3200 euro. To jest 14 236,48 zł na chwilę obecną. W przybliżeniu 20 tysięcy. No dobra, 15. Około 15 tysięcy. W przybliżeniu około 50. Pomiędzy 60 tysięcy a milion, nie? Tak. No w każdym razie około 15 tysięcy za rodzinę imigrantów, która przyznaje wprost, że im się nie chce pracować. I mieszkają w 120-metrowym mieszkaniu w Niemczech. Moja ciotka też mieszka w Niemczech i tam pracuje od wielu, wielu lat. I znaczy nie wiem, w jakim mieszkaniu teraz mieszkają, bo dawno u niej nie byłem, ale mieszkała przez bardzo długi czas w kawalerce, za którą sobie sama płaciła kolosalne kwoty na poddaszu. Mm-hmm. I ciężko pracowała tam ona razem ze swoim partnerem. A rodzice nie zamierzają pracować. Z wyliczeń wynika, że 3200 euro miesięcznie płaci podatnik. RTL wyemitowała materiał pod koniec października, ale program wywołał takie dyskusje w mediach społecznościowych, że stacja usunęła materiał. Na platformie X pokazali go internauci. Sprawę opisał austriacki portal. I ja właśnie próbuję tutaj wam przetłumaczyć ten cały ten. Zespół tłumaczy już nad tym pracuje. Generalnie to tłumaczenia mamy przez AI. Wrzucamy tam po prostu film i to jest tłumaczone na polski. Wychodzi to całkiem spoko. Pokazywaliśmy wam ostatnio na przykładzie Ukraińca, który obrażał Polaków. Ale coś, mamy jakiś problem z tym programem dzisiaj. Nie wiem, czy to dlatego, że jest to zbyt niepoprawne politycznie i nie chcę tego zrobić, ale cały czas jest, że pracuje i to już jest od naprawdę długiego czasu. On pracuje, zwykle robi... właśnie widać jak pracuje, jak imigrant nie Niemczech. Nie chcę się pracować. Może to właśnie AI z Afganistanu. W każdym razie mogę wam pokazać, tak, zanim się to zrobi, jak przetłumaczył na przykład klip Eminema. Aha, ja myślałam, że mi ten film pokazujesz. Miłość. Gdybyś miał. Dobra. Resztę chcecie, wejdźcie na mojego Twittera, bo na YouTubie zaraz nam wyrzucą za prawa autorskie do klipu Eminema. W każdym razie fajnie to brzmi, nie? To jest tak, że faktycznie
brzmi, no kopiuję cały głos. Zaraz może zobaczycie na przykładzie tych imigrantów, ale no nie wiem dlaczego, nie wiem o co chodzi, czy to faktycznie poprawność polityczna wchodzi w te AI, czy nie. Ale może już jest, która jest godzina? Po robocie już. Po robocie już ileś można pracować. 8 godzin przerobione i do domu. Dobra, w każdym razie mamy ten film i tak wam pokażemy, ale no nie będzie po polsku, to spróbujemy po prostu sobie obejrzeć jakieś fragmenty i poczytamy komentarze. Jak podaje austriacki portal express.at, afgańska rodzina przyjęła zespół programu RTL Extra w czteropokojowym mieszkaniu w miejscowości Schwabisch Gmund pod Stuttgartem. Afgańczycy mieszkają tu od 2 lat. Ojciec rodziny był tłumaczem języka niemieckiego w Afganistanie, więc kimś, kto mógłby no, uczyć na przykład Afgańczyków, mógłby podjąć pracę, nie? Afgańczyków no tak. W Niemczech mógłby uczyć języka niemieckiego. Generalnie... Zna język, to mógłby się podjąć naprawdę wielu prac. Tak. Nawet niekoniecznie tych najniżej płatnych. Jak podaje, jego rodzina jest bardzo zadowolona z tej sytuacji. Jak mówi, Afgańczyk nie ma pracy, a władza zapewnia tej rodzinie możliwość nauki, życia i opieki nad dziećmi. Lewicowy raj. Mm-hmm. Miesięczny dochód rodziny, jak wynika z danych zamieszczonych przez RTL, wynosi 3200 euro netto. Czyli tak naprawdę brutto razem ze wszystkimi kosztami, jeszcze jak wyliczymy koszty biurokratów, którzy nad tym siedzą, no to jest to pewnie ze 4000 euro. No to już daje nam kwoty 16,5-17 tysięcy złotych miesięcznie. Czyli zamkniesz się w tych 20, o których mówiłeś. Może tak. Może faktycznie bliżej tych 20 już będzie. Jeszcze się nie przetłumaczyło. Rodzice na dziecko do 5 roku życia dostają 318 euro miesięcznie. Na jedno dziecko od 6 do 13 roku życia państwo daje 348. Niepracujący rodzice także dostają pieniądze na utrzymanie, 451 euro od osoby. Państwo pomaga też w opłacie do czynszu i ogrzewania, dopłacając 1133 euro miesięcznie. 5 koła prawie. Rodzina ma też opłacany lokalny transport publiczny i koszty opieki zdrowotnej. W przypadku pary z 2 dzieci daje to około 3200 euro. Jak zauważa austriacki portal, państwo opłaca także kursy języka niemieckiego właśnie po to, żeby zaczęli pracę. Tak samo jak z tymi Ukraińcami, o których ostatnio nagrywaliśmy, którzy nie chcą podjąć się żadnej pracy, ponieważ zdaniem Niemców nie znają języka i to dlatego tak jest i chcą więcej zainwestować w kurs języka. Jak widać, są kursy języka, rodzinie, która zna język. Inwestować w kurs języka, to niech zainwestują w bilety na samolot i zapakują ich i wyślą z powrotem do swoich krajów pasożytów jednych. Takie jest moje zdanie. Ale to są Niemcy. Niemcy rozdadzą wszystko, co mają, bo oni jacyś się zrobili po tej II wojnie światowej i jakby zapomnieli, kim są. Oj, wydaje mi się, że odradza się w nich to, kim są. Jak zauważa austriacki portal, państwo opłaca także kursy języka niemieckiego. Kursy języka niemieckiego dla mężczyzny, który przez 5 lat pracował jako tłumacz, pyta retorycznie dziennikarz portalu. To jest to pieniądz wyrzucany w błoto. Tak naprawdę oni powinni dostać jednego wielkiego kopa w dupę od Niemców co najwyżej i ruszyć dupę do roboty, a ten pan ojciec powinien nauczyć swoją rodzinę niemieckiego za darmo, po to, żeby miała lepszy byt w tym kraju, do którego przyjechali. Ale jeśli jest takim nauczycielem jak ty i ty byś miał mi uczyć niemieckiego, to koniec, po mnie, zdechłabym z głodu. Mam ten film, więc ja go wrzucę teraz szybko na drive'a z telefonu. Możesz tam jakiegoś small talka polecieć z widzami. Opowiedziałabym jakąś historię, ale nie mogę teraz ze stresu, bo mnie zestresowałeś, żadnej sobie przypomnieć, więc nie opowiem tej historii. Dobra, już mam. To dobrze, Jezu, aż się zgrzałam. Dobra, bo tutaj mamy tego całego tweeta odłożonego. Jest opisane tak, przez pana Eddie Grafa. To taki niemiecki Cezary. Graf. Moja dzisiejsza rekomendacja dotyczy wymiotów, jak Bemim Bund i Auschwitz, jakaś niemiecka nazwa. Zależy od na zadowoleniu tych ludzi z naszych pieniędzy, podczas gdy niemieccy małżonkowie muszą teraz pracować, aby związać koniec z końcem. A patrzcie, jak oni sobie fajnie żyją. Klocki drewniane, nie, plastikowe. No to. To. Na dłużej. To ten, to jednak w biednych warunkach żyją, jak nie mają drewnianych. Tak, ale to może nie są za tym, żeby mieć smutne beżowe dzieci. Różowe z krainą lodu. Posłuchajmy. Rodzina mieszka w czteropokojowym mieszkaniu o powierzchni 120 metrów kwadratowych. I jestem bardzo zadowolony z tej sytuacji, ponieważ odpowiednie osoby udzielają nam, które uczą się wszystkich możliwości życia, wszystkich rzeczy, opieki nad naszymi dziećmi. Od 5 lat. Z obywatelskim dochodem i czynszem oraz innymi świadczeniami
Rodzina ma miesięczny dochód netto około 3-200 euro. Do tego dochodzą dodatkowe usługi, takie jak kursy języka niemieckiego czy miejsca w przedszkolu. W ciągu ostatnich 2 lat około 80 tysiącom euro trafiło na zakwaterowanie i proces integracji tylko tej rodziny. Do strumienia. Mówisz bardzo, bardzo dobrze po niemiecku. Czy znalazłeś nie, pracę w Szojble? Nie, ponieważ najpierw nauczę się lepiej niemieckiego, dlatego jesteśmy już... A on to mówi po niemiecku! Nie, ponieważ się nauczy jeszcze lepiej niemieckiego, dlatego nie mogę podjąć pracy. A ludzie wyjeżdżają do Niemiec nie znając w ogóle żadnego języka i pracują jakoś mogą. Bardzo zdesperowani, więc najpierw nauczyć się niemieckiego, potem może studio, stopień magistra, bo już skończyliśmy uniwersytet w naszym kraju. Oboje chcieli zostać dyplomatami w Afganistanie. Jednak ich wykształcenie z kraju ojczystego najprawdopodobniej nie będzie uznane w Niemczech. I zapotrzebowanie na dyplomatów... A dziennikarze są wkurzeni, nie? Jak tak patrzą teraz na nich, to wszystko z naszych podatków, ale tak cynicznie im mówią, no okej, okay, ale może jeszcze lepiej się nauczę tego niemieckiego. Jeszcze sobie pójdę na studia, jeszcze sobie zrobię to, jeszcze to i tak wieczny student do 40 będzie się edukował. A później jak przestaniecie nam płacić, wyjedziemy do Afganistanu no. I tam wykorzystamy to, co nam daliście. W tym kraju jest raczej małe. Szukani są raczej rzemieślnicy, pielęgniarki i wychowawcy. Potrzebujemy przynajmniej planu B. Plan B oznacza, że być może musimy znaleźć inną pracę. Czy masz gotowość, aby także te kwestie podjąć? No, tutaj już tam jest umowa. Nie pracowaliśmy w naszym kraju jako rzemieślnicy. Nie mieliśmy żadnej pomocy. I także już mi się nie chce. Mamy tyle do zrobienia w domach. Potrzebujemy więcej czasu, aby spędzić go z naszymi dziećmi. Takie dyskusje frustrują pana Gaugele, ponieważ musi je ciągle prowadzić. Dlaczego musi je prowadzić? Oni mają tyle obowiązków w domu. Jakbyście zobaczyli, ile ja mam prania. Dramat, co? No. Ja muszę sąd... Maciek, ja w ogóle wychodzę wcześniej. Już bo... tam się nie chce. Mamy tyle obowiązków. Ileż można pracować, no. Ileż można pracować? Co tam piszą? No szkoda, że dziennikarz nie zapytał, jaką pracę wykonują w swoim kraju. Prawdopodobnie na budowie lub przy produkcji dywanów. Nie no, dyplomaci. Dyplomaci. Czy to jest źródło? Oni dyplomatycznie podchodzą właśnie do problemu, nie? Jest jeszcze lepiej. Chłopiec, który od 2 lat mieszka w Niemczech i nagle musi nauczyć się języka niemieckiego, przez 5 lat pracował dla Niemiec jako tłumacz w Afganistanie. No jest tu więcej tych filmików. Wrzucę na pewno ten film, który obejrzeliście przed chwilą na Twittera, więc zapraszam na mojego Twittera. Ty przychodzisz do mnie i tutaj z Twittera reklamujesz. Do siebie proszę z taką reklamą, albo... Kesz. Więc jeśli chcecie, to mogę wrzucić też tłumaczenie tego. No za te właśnie programy tłumaczeniowe się normalnie płaci, ale jeśli macie ten, macie... Ale my mamy wykupione abonamenty tam wszystkie firmowo, więc jeżeli macie jakieś właśnie takie rzeczy, które warto by było przetłumaczyć, no to wrzucajcie nam linki, czy to na Gmaila może najlepiej, na pbkrekords@gmail.com, no to będziemy tłumaczyć i wrzucać na mojego Twittera, na którego jeszcze raz zapraszam. Jaki Francuz! Smutne jest to, że Centrum Powitalne Schwabisch Gmund pozwala się tak reprezentować. Tutaj poznaczę ich ze względu na wiele pytań o źródło. Źródło jest RTL Extra. Okej, no to już wiedzieliśmy. Pytanie, dlaczego usunęli ten program? No bo powiedzieli, że nie chce im się pracować, a żeby nie podburzać już nastrojów społecznych w Niemczech, musieli to usunąć. Ale zapomnieli, że nic w sieci nie ginie. Ja na miejscu Niemców to bym nie wiem, co bym zrobiła. Wyobraź sobie, że takich rodzin jest naprawdę bardzo dużo i te osły niemieckie, bo ja nie wiem, jak ich inaczej nazwać, płacą na nich taką kupę kasy. Chociaż my też nie jesteśmy lepsi, ale my płacimy pewnie trochę mniej. Dużo mniej. Dużo, dużo mniej. 15 tysięcy złotych na jedną rodzinkę netto i jeszcze 120 metrów mieszkania, no kurde. I my tu mówimy o imigrantach, ale no na pewno w społeczeństwie niemieckim też są takie osoby, tak jak i w polskim, które jako Niemcy żyją z zasiłków tylko. Ale to jest zupełnie co innego wykorzystywać system socjalny we własnym kraju, który ci na to pozwala. Co do takich ludzi też mam dużo zastrzeżeń, nie? Ale no to są osoby, które się tu urodziły, a są wyborcami w danym kraju, no i rząd działa w taki sposób, w jaki działa.
Ale jeśli jeszcze te same osoby mają pracować, obywatele danego kraju, na kogoś, kto sobie przyszedł z zewnątrz i jemu się nie chce. Moim zdaniem żaden socjal nie powinien być dla ludzi bez obywatelstwa, nie? Absolutnie. I on pójdzie do pracy, ale jak się jeszcze lepiej nauczy niemieckiego, mimo tego, że jest nauczycielem języka niemieckiego i rozmawiał z dziennikarzami po niemiecku, to jest to dziwne. Powiedziałbym, nie masz ochoty, w takim razie życzę ci dobrej zabawy w swoim rodzinnym kraju, gdzie możesz robić, co chcesz, nigdy więcej nie widzieć. Coś źle przetłumaczono. Jest szczęśliwy, więc to dobrze. Nic dziwnego, że świat kręci głową. Nie chcą pracować w zawodach, które im się nie podobają, a ja nie chcę już wspierać takich ludzi. I tutaj znowu nieprzetłumaczone. Skąd jest to wideo? Każdy pyta właśnie o źródło. No RTL, RTL Extra. To błędne podejście. Nie pytaj, jaką pracę by wykonywali, ale raczej składaj oferty pracy. Jeśli zostanie to odrzucone, to świadczenia należy zmniejszyć. Potem, zmniejszyć, zabrać. Potem oni, widzisz, oni mają taką mentalność, że oni i tak by dali. Może źle przetłumaczono, no nie wiem. Tutaj macie oryginalny tekst. Nie znam za bardzo niemieckiego, więc jeżeli jest tu napisane nie zmniejszyć, tylko zlikwidować, no to też dajcie znać. Ale problem będzie się tylko pogłębiał, bowiem mocarstwo jądrowe, jak już mówiliśmy jakiś czas temu na BNB, wyrzuciło 200 tysięcy imigrantów, wyrzucą jeszcze 1,5 miliona. Co najmniej 200 tysięcy imigrantów afgańskich, tamten pan też był z Afganistanu, tak? Wróciło w minionym tygodniu z powrotem do swojego kraju. Powodem jest decyzja rządu w Islamabadzie, który zarzuca Afgańczykom wspieranie pakistańskich fundamentalistów i chce zdobyć popularność przed wyborami. W Pakistanie żyje ponad 3 miliony migrantów z sąsiedniego kraju. Większość z nich nie zalegalizowało swojego pobytu. Wyrzucą jeszcze 1,5 miliona. Myślicie, że przynajmniej część nie wyląduje w Europie? Na pewno będą szukali lepszego życia również i u nas, tak jak tamci państwo, którym nie chce się pracować, bo chcą się jeszcze lepiej nauczyć języka niemieckiego. Więc no, Niemcy mają naprawdę ręce pełne roboty, bo jednak to oni są jednym z tych krajów, które są rekordzistami w przyjmowaniu migrantów. Co o tym myślisz? Znaczy, no, pod wybory to chyba oni zrobią wszystko. Teraz będę trochę szyła. Nie? Co? No czy uważasz, że faktycznie Niemcy będą mieli jeszcze większy problem z migrantami pod tym kryzysie? No Niemcy będą mieli większy problem, my będziemy mieli większy problem, bo Tusk idzie do władzy, Wołodymir Zełenski grozi nam, że będziemy mieli wielki problem z uchodźcami z Ukrainy i w ogóle wszyscy będą mieli wielki problem. Każdy ma wielki problem. No w każdym razie nie jest zbyt dobrze. Jeśli chodzi o Niemców, no to faktycznie mają olbrzymie problemy teraz z migracją i z rozdawaniem socjali na lewo i prawo. W Polsce, jak sami widzicie, nie jest aż tak źle, jeśli chodzi o rozdawanie socjalu na lewo i prawo. No i być może właśnie dlatego nie mamy aż takich problemów z migrantami. Ale no, Tusk wchodzi do władzy, więc wszystko jeszcze jest możliwe. Cała Ale nadzieja... Tusk zawsze mówi, że pieniędzy nie ma, nie było i nie będzie. Ale migrantów mieliśmy wpuszczać. PiS przynajmniej brał po 5 tysięcy dolarów. Będziemy mieli bezdomnych na ulicy. PiS przynajmniej brał po 5 tysięcy dolarów łapówy, nie? Za wpuszczenie do Europy. I to mieliśmy. Nie do Polski, tylko po prostu, żeby mieć wizę, którą mogą sobie ruszać się po Unii Europejskiej. Po. Bo jak się okazało, na 80 tysięcy migrantów, których przyjęli tych informatyków, znaleziono tylko 10 tysięcy. 70 tysięcy im wyparowało z jakiegoś powodu. Nie wiem. Wypiszcie, co wy myślicie o tej sytuacji, czy realnie zagraża to również i Polsce. Czekam na wasze komentarze, trzymajcie się ciepło. No i heja.